Dzień dobry Państwu, Witold Jabłoński, Monitor Szczeciński. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Tadeusz Gadacz z Krakowa. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Okazuje się, że do kina chodzą tłumy Polaków, czyli tak naprawdę 90% Polaków to katolicy. I do kościoła. Czy chodzą, czy nie chodzą, no ale to katolicy, takie są dane. Natomiast też te kilkadziesiąt procent Polaków tłumnie poszło na film Claire. Czy to jest nasza postawa taka, czy odzwierciedla również film Smarzowskiego to, co się dzieje w polskim kościele? Odzwierciedla pewien typ polskiego chrześcijaństwa, czy polskiego katolicyzmu, ponieważ jest to typ specyficzny. To nie jest katolicyzm protestancki oparty na idei pracy i norm etycznych, tylko to jest katolicyzm absolutnie powierzchowny i symboliczny. Ale to nawet nie jest katolicyzm Franciszka papieża. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To jest taki katolicyzm przaśny, taki specyficznie polski, prawda? Który się sprowadza tylko do rytuałów, pewnych tradycji i przyzwolenia na pewne zachowania, które po prostu w tej chwili eksplodują w całym Kościele Zachodnim. Wszyscy wiemy, o czym mówimy, prawda? Czy mówimy o skandalach pedofilskich? Pedofilskich. Nie tylko o skandalach pedofilskich, ale o ogromnym okrucieństwie, które z tym było związane. Prawda? Zakłady wychowawcze w Irlandii, gdzie chłopcy byli bici, nie tylko wykorzystywani, prawda? Byli wykorzystywani do pracy niewolniczej. Niektóre z tych zakładów były właściwie zbudowane prawie jak quasi obozy koncentracyjne. Niestety nie bójmy się tego powiedzieć. I tu się rodzi pytanie, jak pogodzić to z Ewangelią. Ja boję się wręcz zacytować słowa Ewangelii: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Bo pytanie, do kogo one idą? Dobrze, ale cały czas funkcjonuje obraz w dyskusji również Polak-katolik, czyli tak naprawdę utożsamienie narodowości, państwowości akurat z wiarą rzymskokatolicką. Oczywiście można pisać rozprawy naukowe na ten temat, natomiast no, to jest obraz bardzo powszechny, pobudzony jeszcze narracją związaną z żołnierzami wyklętymi, z powstaniami. Wszystkie powstania przecież Polacy wygrywali, no tak, wszystkie bitwy międzynarodowe. Jest to oczywiście jeden z silnych nurtów narodowo-katolickich w Polsce, prawda? Tego wzmacniającej się wzajemnie polityki i kościoła. Jedna i druga strona widzi ogromne korzyści z tego wynikające. Ale chciałbym przypomnieć Polskę Jagiellońską. Polskę, która przyjmowała Żydów, braci morawskich, braci czeskich, rozmaitych heretyków. Ksiądz profesor Tiszyna na to zwraca uwagę, że nie tylko istnieje naród, ale istnieje ojczyzna. W tej sytuacji chciałem zapytać, czy to połączenie Kościoła z obecną narracją polityczną, z nacjonalizmem, może być negatywne dla Kościoła? Niestety już jest negatywne. Znaczy bardzo wyraźnie widać odpływ ludzi wierzących z kościołów, od liturgii. Bardzo negatywne nastawienie w ogóle do hierarchii kościelnej. I nie wiem, czy stanie się z polskim kościołem to samo, co z irlandzkim, bo trudno mi to przewidzieć. Szczególnie, że my właściwie jesteśmy cały czas jeszcze przed jakby zbadaniem całej kwestii pedofilii w polskim kościele, ale nie ulega wątpliwości, że za ten sojusz ołtarza i tronu kościołowi przyjdzie zapłacić wysoką cenę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.